Drużynowi mistrzowie Polski na żużlu, drużyna Tarnowskiej Unii zawitała dziś do Zielonej Góry. 12. kolejka polskiej Ekstraligi, Łukasz Kotalla. Dzień dobry Państwu, witam w towarzystwie całej ekipy Kablówki ze stadionu żużlowego przy ulicy Wrocławskiej. Jak zwykle nabitego po brzegi, jeżeli chodzi o trybuny zapełnione kibicami spragnionych ekstraligowych emocji. Dziś te ekstraligowe emocje w ramach 12. kolejki polskiej Ekstraligi podczas spotkania z FKŻ-u w Kronopolu Zielona Góra z wiceliderem tabeli drużyną Tarnowskich Jaskółek. Goście dzisiejszego meczu pod wodzą trenera Mariana Werdzały przyjechali do Zielonej Góry w najmocniejszym zestawieniu. Z pięciokrotnym indywidualnym mistrzem świata, kroczącym wielkimi krokami po szósty tytuł, Szwedem Tonim Rickardssonem, widocznym Tomaszem Golobem i jego starszym bratem Jackiem na czele. Kiedy dodamy do tego dwójkę znakomitych juniorów, Janusza Kołodzieja i Marcina Rempałę, bilans jest prosty. Faworytem dzisiejszego meczu drużyna prowadzona przez trenera Mariana Werdzałę. W poprzednim sezonie goście dzisiejszego meczu, osłabieni kontuzjami, wygrali w Zielonej Górze różnicą 24 punktów, 57 do 33. W tym sezonie jednak Jaskółkom nie idzie już jak tak dobrze na wyjazdach jak w poprzednich rozgrywkach. Dotychczas gościom udało się wygrać tylko dwa wyjazdowe mecze. Pojedynek obu dzisiejszych drużyn w pierwszej rundzie na torze w Tarnowie zakończony wysokim zwycięstwem drużyny braci Golobów 61 do 29. Żeby zdobyć punkt bonusowy, Tarnowianie muszą dziś uzyskać tylko 30 punktów, jednak ambicje zespołu pretendującego do tytułu drużynowego mistrza Polski po raz kolejny z rzędu są zdecydowanie większe niż tylko obrona bonusu. Jeśli Rickardsson i bracia Golobowie pojadą dziś na swoim dobrym poziomie, goście dzisiejszego meczu powinni potwierdzić, że są jego faworytem. Spotkanie w to późne, niedzielne, upalne, chciałoby się rzec, popołudnie poprowadzi opolski arbiter Maciej Spychała. Myślę, że trudniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o wymiar gatunkowy dla zespołu Tarnowskiego, bo jeżeli chodzi o plany drużyny Jarosława Szymkowiaka, to są sprecyzowane z uwagi na wcześniejsze słabsze występy ZKŻ Kronopol, już skazany na walkę w gronie zespołu 7-8 o prawo udziału w barażach. Ekipa Tarnowskiej Jaskółek, dysponująca potężnym kapitałem finansowym, potężnym kapitałem ludzkim, oczywiście ma aspiracje na obronę tytułu drużynowych mistrzów Polski. No i dziś do Zielonej Góry Tarnowianie przyjechali z zadaniem, no i jednoczesną presją odniesienia wyjazdowego, trzeciego wyjazdowego w tych rozgrywkach zwycięstwa. Zawodnicy już na swoich miejscach, blisko w pobliżu taśmy startowej. Czas już na prezentację głównych bohaterów dzisiejszego meczu. Czekamy jeszcze na Toniego Rickardssona. On dziś z numerem pierwszym w ekipie Tarnowskich Jaskółek, a to oczywiście Tomasz Golob na Państwa ekranach. Dziś numer piąty, 34-latka wychowanego w Bydgoszczy. Szkoleniowcem gości Marian Werdzała. W praktyce zespół tarnowski zwykle prowadzi były żużlowiec Tarnowskiej Unii Robert Kurzdział, podchodzi Stanisław Burza. Czekamy jeszcze na Toniego Rickardssona i już za chwilę przedstawimy Państwu sylwetki siedmiu zawodników drużyny tarnowskiej, która dziś walczyć będzie
o 2, właściwie 3 punkty na zielonogórskim torze. Stanisław Burza przez moment na Państwa ekranach, a tu główny bohater tego sezonu, pięciokrotny, niemal już jedną nogą, sześciokrotny indywidualny mistrz świata, ten, który w tym roku, jeżeli kataklizm mu tego nie odbierze, wyrówna rekord Ivana Maugera. Tony Rickardson, witany brawami w Zielonej Górze, 35-letni zawodnik występujący w Piratach z Pól, a w Szwecji w Masarnia Vesta, w Polsce oczywiście rafineria spowodowała, rafineria Trzebinia, że po raz kolejny w ekipie Tarnowskiej Unii. Z numerem drugim dziś w ekipie gości Stanisław Burza, szukający ostatnio swojej szansy w Czechach, szukający podobnie jak ten, który startuje z numerem trzecim dziś, Grzegorz Rępała w szwedzkiej Bysardzie. Starszy z braci Golobów Jacek, 36-letni zawodnik, dziś z numerem czwartym, a obok niego, tym razem nie w parze, jego młodszy i bardziej utytułowany, niewątpliwie bardziej uzdolniony brat Tomasz. Dwójka zawodników młodzieżowych to Marcin Rympała, 21 lat, i jego rówieśnik Janusz Kołodziej. To siódemka, jaką przywiózł ze sobą do Zielonej Góry Robert Kurzał i trener Marian Bardzała. Teraz już czas na prezentację zawodników ZKŻ tu Kronopolu i skład, który dał zwycięstwo nad inną Unią, Unią Leszno. No i dziś kibice, którzy przybyli na ten stadion, liczą, że po raz kolejny startujący z numerem 9 Mariusz Staszewski będzie równie skuteczny, co w meczu z leszczyńskimi Bykami. Na Staszewskiego numer 9, dziesiątka dla Krzysztofa Stojanowskiego, powracającego do składu po krótkiej absencji. Z jedenastką Rafał Okoniewski, dalej Anglik Richardson, który tak znakomicie wkomponował się w skład drużyny podczas meczu z Unią Leszno. Z numerem 13 Piotr Świst, jeszcze gdzieś tam w oddali, a nasi zawodnicy młodzieżowi na ten mecz, którzy wygrali rywalizację podczas piątkowego treningu, a więc Zbigniew Suchecki i Alan Marcinkowski, już szybciutko pognali gdzieś tam do parkingu, już nie czekali na lawetę, nie czekali na samochody. Tak zmotywowani dziś zawodnicy drużyny zielonogórskiej. Biegnie Suchecki, biegnie Marcinkowski do parkingu, oby tak szybcy jak teraz przy swoich motocyklach byli w pierwszym wyścigu, kiedy będą mieli za rywali tuzy polskiego żużla, jeżeli chodzi o zawodników, którzy nie ukończyli 21 roku życia, Janusza Kołodzieja i Marcina Rępałę. Tu jeszcze gdzieś zmierzający do parkingu Tomasz Golob. To wszystko oczywiście związane z, jak zwykle, z uroczystą oprawą zielonogórskich zawodów. Gdzieś tam jakaś raca świetlna, gdzieś tam serpentyny, dużo, dużo dymu. Rzeczywiście atmosfera, która towarzyszy zawodom w Zielonej Górze, jest niepowtarzalna. No i oby dziś niepowtarzalnie było na torze przy ulicy Wrocławskiej. 12. kolejka Ekstraligi Żużlowej. Łukasz Kotalla, dzień dobry Państwu. Teraz już mogę ukłonić się w pełnym tego słowa wymiarze. Zapraszam na, mam nadzieję, 15 interesujących wyścigów, a że będzie interesująco, nie ma wątpliwości, bo do Zielonej Góry przyjechali aktualni wciąż drużynowi mistrzowie Polski. Zanim obejrzymy pierwszy wyścig, jeszcze na moment przeniesiemy się do parku maszyn. Posłuchamy, co tuż przed meczem mieli do powiedzenia uczestnicy dzisiejszych zawodów. Panie Tomaszu, właściwie pytam o to co roku w tym parkingu, kiedy się spotykamy. Niełatwe jest życie idola w Polsce, kiedy raz czy dwa nie zdobędzie pan kompletu punktów. Zaraz jest to głośno gdzieś tam w opinii społecznej komentowane. Rzeczywiście tak, natomiast dajmy sobie troszeczkę czasu i trochę wyluzujmy się. Wiesz, że na motocyklach już prawie 20 kilka lat, nie wiem, 27, 29. I utrzymać super wysoką formę przez te lata jest bardzo ciężko, a rzeczywiście, gdy są problemy sprzętowe, to tym bardziej. W dniu dzisiejszym przechodzę z JAW na GM-y i tu mam, powiedzmy, taki mały kłopot, który mam nadzieję, że szybko rozwiążę, sobie poradzę i powrócę do tak świetnej formy. Wniosek z pana wypowiedzi, że inwestycja w GM ma perspektywą na przyszłość. Myślę, że tak. Już mało kto z mechaników robi JAW-y. Chyba już można powiedzieć, że prawie. No tak się rozglądamy po parkingu, brakuje. To tylko u pana jest JAW-a. Tak, tak, no brakuje tych mechaników. No ja w związku z tym muszę iść za trendem światowym, a świat wybrał GM-y, w związku z tym teraz ja potrzebuję niestety chwilę czasu na to, żeby się przebranżowić. Tomasz Golob wybrał GM-y. Tomasz Golob chyba wciąż darzy sentymentem Zieloną Górę, ten pamiętny 92 rok, podium z pańskim udziałem, ten żółty kewlar, kibice pamiętają. Tak, to był sympatyczny dzień. Bodajże pierwszy mój złoty medal, tak? Pierwszy indywidualny mistrzostw Polski. Było ich bodajże 6, także no, pamiętam ten dzień, pamiętam ten tor.
tory lubię, dobry do ścigania, bezpieczny. No, wszystko jest tak, jak powinno być, a resztę trzeba wykończyć jazdą. Owocnej pracy, dziękuję. Znakomity junior Tarnowskiej Unii Janusz Kołodziej. Januszu, w piątek trenowaliście w Ostrowie. Na ile te przygotowania podczas tego treningu miały pomóc zmobilizować się na dzisiejszy mecz? Na tyle, żeby się dopasować do pierwszego biegu, nie w połowie zawodu. Miejmy nadzieję, że uda nam się to zrobić, tak planujemy. No i będziemy robić wszystko, żeby w tym kierunku wszystko było. Pan w Ostrowie był podobnie przygotowany jak ten dziś w Zielonej Górze? Na pewno geometria i powiedzmy nawierzchnia nie jest taka sama, ale powiedzmy coś podobnego było. Wiadomo, że gospodarze chcą nas też zaskoczyć czymś, no miejmy nadzieję, że się nie damy. Panie Jarosławie, z czym się panu kojarzy ten fragment zielonogórskiego toru? Ten? Mówi bardzo dobrze, jakieś 13 lat temu niejaki Jarosław Szymkowiak tutaj tuż przed linią mety wyprzedzał to jako jedyny tego dnia bodaj Tomasza Goloba. Czy dziś pański zespół również wyprzedzać będzie Tomasza? Chciałbym. Mam nadzieję, że, ktoś urwie punkty jemu i to niemu, no i to pozwoli nam zwyciężyć. Widzę, że przygotował się pan do uroczystości. Biała koszula to znak, że będziemy triumfować po meczu. No, chciałbym. Ciekawi mnie, jakie myśli towarzyszą Stanisławowi Burzy przed wyjazdem na tora do Perbytora. No przede wszystkim, żeby się dobrze zaprezentować, bo ostatnio miałem dosyć mało startów. Mało startowałem, dlatego chciałem tutaj dzisiaj wreszcie pojechać na własnym poziomie i przyjechać do domu zadowolony po tym meczu. Starty w Czechach mają pomóc w tym spasowywaniu się? Trudno powiedzieć, tam troszeczkę są inne tory, bardziej w większości tory są czerwone, te nawierzchnie nieco inaczej trzymają. Poza tym troszeczkę startów widzę szwedzkiej, ale tam znowu są tory krótkie, po prostu na Ligę Polską jednak te motocykle muszą być nieco inaczej zrobione i dopasowane właśnie tutaj na naszych torach. Suchecki, Rympała, Marcin... Z ustawienia dziewcząt pod taśmą startową możemy wnioskować, że sędzia dzisiejszych zawodów, opolski arbiter Maciej Spychała, wylosował pierwszy zestaw pól startowych. To oznacza, że pierwsze pole i kask czerwony dla Zbigniewa Sucheckiego, w kasku niebieskim jego partnerem Alan Marcinkowski, ten, który wygrał rywalizację z Marcinem Nowaczykiem o miejsce w składzie, podobnie zresztą jak Krzysztof Stojanowski, widowany dziś pod numerem 10, a rywale Sucheckiego i Marcinkowskiego to najsilniejsza polska para, jeżeli chodzi o zawodników, którzy nie ukończyli jeszcze 21 roku życia, Marcin Rempała i niezwykle błyskotliwy i przebojowy Janusz Kołodziej. To dziś wydaje się, przynajmniej po próbie toru, sprzyjać zawodnikom lubiącym walkę na dystansie. Powinno być pod koło, powinno być odsypująco się. Zobaczymy, jak w tym pierwszym wyścigu zaprezentują się nasi juniorzy. Świetny Suchecki, Marcinkowski przed Kołodziejem, Suchecki przed Rempałą. Szaleją zielonogórscy kibice. Juniorzy ZK Żetu Kronopol prowadzą 4-2. Suchecki przed Rempałą, jest szybki niezwykle Marcinem Pałalanem Marcinkowskim i tak chwalonym przeze mnie Januszem Kołodziejem. Suchecki pierwszy, Rempała drugi, Marcinkowski trzeci. No i ku zaskoczeniu chyba wszystkim, ten, który miał najmniej korzystne pole startowe, a więc Janusz Kołodziej. Mówiłem o warunkach sprzyjających walce, ale chyba jeszcze nie na tym etapie zawodów, choć stara się szerzej atakować. Marcin Rempała w konsekwencji próbuje doścignąć Zbigniewa Sucheckiego. Ten mknie po swoje pierwsze 3 punkty w tym meczu. Podobnie jak dobry start w Toruniu podczas ostatniego meczu. Ale teraz musi uważać, bo coraz bliżej niego Marcin Rempała. Rempała blisko Sucheckiego. Trzeci jest Marcinkowski, ostatni Kołodziej. Jeżeli tak miną minie mety, tak właśnie się dzieje. ZK Żet Kronopol wygrywa z tarnowskimi jaskółkami 4-2. Wielokrotnie mówiło się o tym, że kluczem do sukcesu starty naszej młodzieży. No i pokazuje Zbigniew Suchecki, że mecz z Burdleksem Polonią Bydgoszcz, że mecz z Leszczyńską Unią i wbrew pozorom, pomimo skromnej zdobyczy punktowej, mecz w Toruniu z tamtejszym Apatorem, to nie było dzieło przypadku, że on dogadał się ze swoimi motocyklami i kiedy wygra start, a gdzie ma właśnie nie wygrywać startu jak na zielonogórskim torze, to jest nie do pokonania dla najlepszych juniorów polskiej ekstraligi, o czym przekonali się teraz Marcin Rempała i Janusz Kołodziej. 4-2 dla podopiecznych Jarosława Szymkowiaka, znakomite otwarcie tego meczu, no i wszystko jest na dobrej drodze, abyśmy dziś obejrzeli zawody godne rywalizacji z aktualnymi drużynowymi mistrzami Polski. Thank you.
Żywa legenda światowego żużla na Państwa ekranach, rekordzista toru Szwed Tony Rickardsson ponownie na torze w Zielonej Górze potwierdził to, że jest w wyśmienitej dyspozycji. Wczoraj wieczorem, wczoraj w nocy, kiedy triumfował po raz kolejny w szwedzkim czempionacie, zdobywając komplet punktów na torze w Wetlandzie, zdobył kolejny tytuł do swojego bogatego już dorobku indywidualnego mistrza Szwecji. Z 13 punktami zakończył zawody Mikael Max, trzeci był Peter Karlsson, który zgromadził 11 punktów, a dziś Szwed stawił się na torze w Zielonej Górze, by po raz kolejny postarać się poprowadzić swój zespół do zwycięstwa w polskiej Ekstralidze. Największy, wśród największych światowego żużla dla niego pierwsze pole startowe, jego partnerem Stanisław Burza, a para ZK Żetu Kronopolu to Mariusz Staszewski i powracający do składu Krzysztof Stojanowski. Długo zastanawiał się Jarosław Szymkowiak, czy ponownie nie obrać manewru z trójką juniorów w składzie, ale ostatecznie Krzysztof Stojanowski wygrał rywalizację z Marcinem Nowaczykiem na piątkowym treningu w konsekwencji. Teraz jego oglądamy pod taśmą startową. Po pierwszym wyścigu 4-2 dla gospodarzy, teraz znakomity Rickardsson pod taśmą, nieobliczalny Burza pod taśmą, ale no właśnie, kto dotknął taśmy? Cieszą się zielonogórscy kibice. Czyżby Stanisław Burza? Tak, nie ma wątpliwości. Stanisław Burza bądź gdzieś tam pociągnęło go sprzęgło, bądź nie wytrzymał presji tutaj walki o wynik. No i Stanisława Burzy nie zobaczymy w drugiej odsłonie tego drugiego wyścigu, a więc w trzyosobowej obsadzie Toni Rickardsson, Mariusz Staszewski i Krzysztof Stojanowski rywalizować będą o punkty. Pozornie wydaje się teoretycznie przynajmniej ułatwione zadanie dla Staszewskiego i Stojanowskiego, no ale bądźmy realistami, pokonanie Rickardssona nawet na torze w Zielonej Górze graniczy z cudem, no ale myślę, że taki jest urok sportu, że należy się często spodziewać tych nieprzewidywalnych rozwiązań. Hej, hej, falubas, krzyczą zielonogórscy kibice. Rickardsson, obok niego Staszewski i Stojanowski już pod taśmą startową, gotowi do drugiej odsłony, już bez Stanisława Burzy, który sam wyeliminował się z powtórki tego wyścigu pod taśmą startową. Rickardsson będzie walczyć o remis, Rickardsson będzie walczyć o 3 punkty dla swojego zespołu, a Mariusz Staszewski na pewno, jeżeli nadarzy się taka okazja, aby pokonać takiego zawodnika, zrobi wszystko, aby móc się poszczycić pokonaniem, kto wie, czy nie największego żużlowca w historii światowego żużla. Rickardsson, Staszewski i Stojanowski. Kto najlepszy ze startu? Oczywiście Rickardsson, niczym w cyklu Grand Prix. On nie pozostawił złudzeń na 30 metrze, na dociągu i w pierwszym łuku Szwed. Teraz jadący szeroko, nabiera prędkości i stara się nabrać dużej przewagi nad jadącym na drugiej pozycji Mariuszem Staszewskim. Jak na razie wyścig bez historii. Rickardsson, zgodnie z tym, czego można było się spodziewać, wypracował sobie już na tym etapie wyścigu bardzo dużą przewagę. No i doskonale zna przecież zielonogórski tor. Był przecież przed laty zawodnikiem tego klubu. Zresztą dla żużlowca tej klasy nie ma wielkiego znaczenia, na jakim torze się pojawia, przy tak dopasowanych, czy tak wyśmienitych motocyklach i klasie sportowca. Kiedy to wszystko współgra, nie ma znaczenia, czy jeździ się w Tarnowie, w Zielonej Górze, w Aweście, czy w Pradze, gdzie za tydzień odbędą się kolejne zawody z cyklu Grand Prix i gdzie Szwed, podobnie jak tutaj ze Staszewskim i ze Stojanowskim, teraz nagradzany brawami przez znającą się na żużlu zielonogórską publiczność, która docenia klasę sportowca, pomimo że ten nie pozostawił złudzeń tutejszym zawodnikom. Szwed zapewne za tydzień w Pradze znów będzie wygrywał w sposób podobny do tego,
jak wygrywał dziś tutaj w Zielonej Górze, choćby w tym drugim wyścigu, jak wygrywał w poprzednich zawodach z cyklu o wielką nagrodę. 3-3 w tym drugim wyścigu. Richardson, jak należało się spodziewać, na tym etapie zawodów bezbłędny, pomimo to dzięki sukcesowi naszych juniorów ZKŻ Kronopol prowadzi po dwóch biegach z mistrzem Polski 7-5. Indywidualny mistrz świata juniorów z 1999 roku z duńskiego Vojens, zawodnik zagraniczny z ZKŻ Kronopol Anglik Richardson na Państwa ekranach. Świetnie wkomponował się w drużynę w meczu z Leszczyńską Unią, kiedy nie był dla niego najważniejszy indywidualny dorobek punktowy, ale przede wszystkim bilans, jeżeli chodzi o zespół ZKŻ Kronopolu, to spowodowało, że dziś mamy uzasadnione nadzieje, że ponownie zaprezentuje się skutecznie, choćby na tyle skutecznie, co ostatnio w Szwecji, gdzie zdobywał 12 punktów, i w Anglii, gdzie zdobył dla swoich drozdów ze Swindon 14 punktów z jednym punktem bonusowym. Do Zielonej Góry przyjechał prosto z Monachium, dokąd leciał z Londynu, i dziś wspólnie z kolegami walczyć będzie o kolejny sukces nad zespołem, o kolejną wygraną nad zespołem Unii. Ostatnio pokonali Leszczynian, teraz postarają się pokonać Tarnowian. On przynajmniej wspólnie z Rafałem Okoniewskim w tym trzecim biegu postara się pokonać Grzegorza Empałę, kask żółty, i Jacka Goloba, kask biały. 7-5, 2 punkty przewagi ZKŻ Kronopol. Czekamy jeszcze na Anglika, jeszcze element celebrowania tego startu. Ale już staną nieruchomo, liczą wszyscy na dobry start Okoniewskiego i na skuteczną jazdę Richardsona na dystansie. Okoniewski najszybszy, ale Jacek Golob również szybszy od Richardsona. Został Anglik i teraz będzie zmuszony do walki na dystansie. Richardson wyprzedza Goloba. Jacek Golob jeszcze walczy po zewnętrznej, gdzieś tam starając się wyprzedzić Anglika, ale to kolejne 4-2 dla ZKŻ Kronopolu. Stara się ścigać Jacek Golob i Richardson, ale Anglik udaje się w pogoń za Grzegorzem Rempałą. Grzegorz Rempała na drugiej pozycji za Rafałem Okoniewskim, ale Richardson zapewne postara się tutaj o jakąś przepiękną szarżę na dystansie, jak w meczu z Unią Leszno, kiedy pokonał Damiana Balińskiego. Okoniewski musi uważać na Grzegorza Rempałę. Obaj Rempałowie są dziś szybcy, ale Richardson teraz stara się przedrzeć na drugą lokatę. Ogląda się Rempała, gdzie jest Anglik, a ten po zewnętrznej będzie nękał atakami zawodnika jadącego na drugiej pozycji. Teraz błąd Grzegorza Rempały. Jeszcze jedna szansa dla Anglika w barwach ZKŻ Kronopolu. Nie uda się wyprzedzić Rempały, ale to nie zmienia faktu, że Okoniewski jest pierwszy. Richardson przyjechał przed Jackiem Golobem. To oznacza kolejną wygraną ZKŻ Kronopolu. Zielonogórzanie wygrywają 4-2 i prowadzą po trzech biegach na własnym torze z mistrzami Polski, z aktualnym wiceliderem tabeli 11-7. Kluczem do sukcesu wygranie startu pokazał to w pierwszym wyścigu Zbigniew Suchecki. O ile w wypadku do niego i Carsona zdążyliśmy przywyknąć, że wygrywa biegi bez względu, szczególnie starty, wygrywa bez względu na to, z którego pola startowego startuje, no ale potwierdził też Rafał Okoniewski, że to pierwsze pole startowe jest dziś znakomite. Jeżeli wyjdzie się znakomicie spod taśmy i wygra się pierwszy łuk, później o dowiezienie wysokiej lokaty, w tym wypadku pierwszej, jest zdecydowanie łatwiej. Walczka Grzegorza Rempały, jeden punkt Anglika Richardsona, który pokonał na dystansie Jacka Golowa. To wszystko suma summarum oznacza 4-punktowe prowadzenie ZKŻ Kronopol. Rozgrzana dziś zielonogórska publiczność, nie dość, że ładne biegi przyszło nam oglądać już na początku zawodów, to teraz atmosfera oczekiwania, bo kolejny z zatutowych asów drużyny tarnowskich jaskółek, Tomasz Golob, melduje się pod taśmą startową. No i dziś właściwie bez względu na końcowy rezultat z dużą przyjemnością możemy tutaj oglądać zawody. Teraz jeszcze wraca do parkingu Marcin Empała, co wnikliwsi kibice zauważyli, że nie tego koloru czepek miał założony na kasku, wyjechał w żółtym, podobnie jak Tomasz Golob, no i teraz zafundował wszystkim, właściwie to nie tylko wina zawodnika, ale kierownictwa drużyny, zafundował odrobinę nerwowości. Oczekują kibice, zdąży pod taśmę startową Marcin Empała, tam czeka już na niego mający zwykle o tej porze roku
kłopoty alergiczne. Tomasz Golop, obserwowaliśmy go przed meczem, duża ilość chusteczek przy zawodniku, no i między innymi z tego względu zrezygnował z ostatnich zawodów w szwedzkiej Aweście. Tam jest charakterystyczny rodzaj pyłków, które akurat o tej porze roku uniemożliwiają zawodnikowi starty, co boleśnie odczuł podczas ubiegłorocznego cyklu Grand Prix, kiedy właśnie zawody rozgrywane były w Aweście. Tomasz Golop czy Piotr Świst? Piotr Świst najszybszy, wolny Tomasz Golop. Tomasz Golop ostatecznie lepszy od Sucheckiego, a na ostatniej pozycji Marcin Rempała. Zapewne postara się powalczyć Tomasz Golop na dystansie z Piotrem Świstem. Zbliża się do tego zawodnika Golop, a niestety Suchecki stracił pozycję na rzecz Marcina Rempały. Coraz bliżej Golop Piotra Śwista. Rozgrzana zielonogórska widownia. Golop teraz spróbuje szerzej, ale tam podobnie jak jego bratu jeszcze ten motocykl nie pracuje tak należycie. Golop jeszcze raz szeroko, jeszcze raz na pozycję Piotra Śwista. Coraz bliżej wychowanka gorzowskiej stali. No i teraz klasa żużlowca pokazuje, jak się jeździ na świecie. Rok temu bezlitośnie ogrywał pana Piotra. Teraz też pokazuje Świstowi, że nawet słabo punktujący Golop w Ekstralidze Polskiej nieprzypadkowo trzykrotnie był wicemistrzem świata. Czapki z głów przed panem Tomaszem. Czapkę z głowy ściągnie teraz na pewno przed Tomaszem Golobem Piotr Świst, którego ten objechał na dystansie, a Zbigniew Suchecki będzie musiał pomimo tego pierwszego udanego biegu jeszcze dużo się uczyć, bo w tym wyścigu dał się objechać Marcinowi Rempale, a Zetka Rzetkonopol przegrał 2-4. No ale bądźmy sprawiedliwi, dziś jeździmy z drużynowymi mistrzami Polski. Tomasz Golob to zawodnik nietuzinkowy, bez względu na to, czy jedzie na GM-ie, czy jedzie na Jawie, bo dość dużo eksperymentów wciąż, jeżeli chodzi o tego zawodnika. W jego warsztacie sprzętowym miał zupełnie wolny start. Paliłem zawodników jeżdżących z pierwszego pola startowego, Karlssona, Okoniewskiego, to właściwie doskonali startowcy, i Sucheckiego w tym pierwszym biegu. Golob nie był szybki na dociągu, no ale na trasie pokazał, że nie tylko sprzęt, nie tylko start, ale klasa sportowca powoduje, że Unia Panów wygrała czwarty wyścig w Zielonej Górze. 4-2 odrabia straty, bo w tym momencie różnica na rzecz Zetka Rzetu Kronopolu wynosi już tylko 2 punkty. W ostatnim czasie na torach Ligi Szwedzkiej wystąpiło dwóch zawodników jaskółek w meczu na szczycie. Doszło do rewanżu za mecz sprzed tygodnia, kiedy drużyna Västervik Tomasza Golopa pokonała ekipę, w której startuje Toni Rickardsson, 49-47. Tym razem w szwedzkiej Elitserie drużyna Västervik, osłabiona brakiem Tomasza Golopa z powodów alergicznych, o których mówiłem, przegrała z ekipą Toniego 42-54, tym samym tracąc punkt bonusowy na rzecz Masarny. Po tym meczu, pomimo to, Västervik Golopa wciąż na czele w tabeli Elitserien wyprzedza ekipę Toniego Rickardssona o 1 punkt. Rickardsson w meczu, o którym mówiłem, zdobył 12 punktów z 1 punktem bonusowym, oczywiście w 5 startach, a dodajmy, że w równoległym meczu Valgarny z Rospigarną, zakończonym zwycięstwem gospodarzy 55-41, Janusz Kołodziej zdobył 6 punktów. Janusz Kołodziej dziś nie zachwyca, Toni Rickardsson potwierdza swoją wysoką dyspozycję, a jeżeli chodzi o 4 uczestników 5 wyścigu, który przed nami, na temat dyspozycji nie możemy tylko powiedzieć nic. Na temat dyspozycji Stanisława Burzy, który dotknął taśmy przecież w swoim pierwszym wyścigu. Jak będzie teraz, jak Burza zaprezentuje się na tle Okoniewskiego i Richardsona? Został Toni Rickardsson, zielonogórzanie na czele, o ile ostatnia pozycja Burzy nie jest tutaj sporą sensacją. OTL teraz wszyscy zacierają ręce, oglądając na trzeciej pozycji Rickardssona. Po pierwsze cieszą się, że prowadzi Zetka Rzetkonopol. Po drugie zaraz zobaczymy tutaj wściekłe zapewne ataki Szweda na prowadzącą dwójkę. Okoniewski przed Rickardssonem, Tonim Rickardssonem i Stanisławem Burzą, który nie liczy się w tej rywalizacji. Stara się zbliżać jadący na trzeciej pozycji Rickardsson dla Anglika. Ależ niespodzianka, ależ przyjemna niespodzianka dla Zetka Rzetu Kronopolu. Przegrał start Toni Rickardsson i na dystansie nie jest już aż tak skuteczny. A to już ostatnie okrążenie, które rozpoczął świetnie dysponowany Rafał Okoniewski. Teraz Rickardsson spróbował szerzej. Jest zdecydowanie szybszy. Zbliżył się do Anglika Richardsona. Niestety złamali szyk, złamali parę
Tony Richardson nie wyprzedzi jednak Lee Richardsona. ZKZ Kron Opol wygrywa wyścig piąty 5-1. Nie można tu mówić o sensacji, bo Rafał Okoniewski szczególnie na torze w Zielonej Górze, kiedy jest w wysokiej dyspozycji, a widać, że powrócił do swojej wyjściowej formy, wygra nie z jednym tutaj jeszcze zawodnikiem na torze w Zielonej Górze. Richardson to zawodnik drużyny, potwierdził to wielokrotnie, że nie ma tylu trójek co Nicky Pedersen, ale kooperuje, współpracuje z partnerami na torze, no i przyznajmy, ta kooperacja, jeżeli chodzi o Richardsona, jest znakomita, bo nie może tutaj poszczycić się takimi zdobyczami punktowymi jak Nicky, no ale fakty są takie, że kiedy Richardson jeździ obok swoich kolegów w Zielonej Górze, to ZKZ Kron Opol po prostu wygrywa. Byłem skłonny zaryzykować, że drugi na metcie, na linii mety piątego wyścigu był Anglik w barwach ZKZ Kron Opol. Państwo na pewno, korzystając tutaj z różnych ujęć naszych kamer, na pewno widzieli to lepiej, ale zapewne najlepiej ze wszystkich widział to sędzia Maciej Spychała z Opola, który nie miał wątpliwości, że Tony Richardson tym przepięknym atakiem na ostatnich metrach tutaj wybronił swoją ekipę od porażki. 1-5 przegrali Tarnowianie, 2-4, a też tej iluzji, podobnie jak ja, za którą przepraszam, ulegli też ludzie obsługujący tablicę wyników tam przez moment 18-12, ale nie ma wątpliwości, tak jak teraz na grafice, 17-13 dla ZKZ Kron Opol. W wyścigu szóstym zmiana, Kołodziej w miejsce Jacka Goloba, został Suchecki, został niestety świst, Grzegorz Rępała na czele, Janusz Kołodziej drugi, no i niestety wicelider tabeli, aktualni drużynowi mistrzowie Polski pokazują, że nieprzypadkowo piastują takie oto zaszczyty. Grzegorz Rępała świetnie dziś spasowany na torze w Zielonej Górze, drugi Janusz Kołodziej, który zaliczył ten pierwszy wyścig do nieudanych, trzeci Piotr Świst, który w swoim pierwszym starcie prowadził przez dłuższy czas przez Tomaszem Golobem. Teraz próbuje ścigać Kołodzieja, a niestety nie liczy się w tej rywalizacji. Zbigniew Suchecki. Rępała przed Kołodziejem, Świstem i Sucheckim. Jeżeli tak dojadą do mety tego szóstego wyścigu, będziemy mieli remis po 18. No ale jeżeli ma się takich liderów, Richardsona i Goloba, ale teraz Janusz Kołodziej i Grzegorz Rępała też jadą wyśmienicie i nieprzypadkowo zostawili w tle Piotra Śwista, a nie liczy się kompletnie, tracąc kilkadziesiąt metrów, Zbigniew Suchecki. 5-1 dla tarnowskich jaskółek, teraz gwizdy od zielonogórskiej widowni, no bo rzeczywiście nasi, wyglądało to oczywiście, zakładam, że robili wszystko, ale wyglądało to przynajmniej optycznie, jakby oddali to bez walki, bo Suchecki stracił kilkadziesiąt metrów, Świst też był wolny, nie wiem, czy pogubili się ze swoimi przełożeniami, ale na pewno tym razem trafił z przełożeniem Janusz Kołodziej, który świetnie tutaj wyszedł z pierwszego łuku, dowiózł dwa punkty z jednym punktem bonusowym, co przy trzech oczkach Grzegorza Rępały, tego wyścigu bez większej historii, chyba pierwszego wyścigu bez większej historii, za wyjątkiem tego indywidualnego sukcesu do niego i Kansona w wyścigu drugim, kiedy wyścig był w trzyosobowej, już później obsadzie po dotknięciu taśmy przez Stanisława Burzy. 5-1 dla Unii Tarnów, po 18, po 6 wyścigach mecz zaczyna się od nowa, no ale przecież nikt nie mówił, że z drużynowym mistrzem Polski będzie tutaj łatwo. ZKZ Kron Opol, ostatnia drużyna aktualnie rozgrywek, nie może skorzystać ze swoich wszystkich możliwości, jeżeli chodzi o skład drużyny, kontuzjowany w dalszym ciągu, przechodzący rekonwalescencję Andrzej Chuszcza, choć bądźmy sprawiedliwi i powiedzmy, że jeżeli chodzi o ekipę tarnowskich jaskółek, to też trener Marian Wardzała nie ma do dyspozycji wszystkich zawodników, bo złamał sobie rękę podczas jednego z piątkowych treningów przed meczem z Leszczyńską Unią, kiedy również, podobnie jak w Zielonej Górze, ważył się skład drużyny tarnowskiej Robert Wardzała.
A więc jeżeli chodzi o te kontuzje, to sytuacja na dziś wyrównana w ekipie tarnowskich Jaskółek. Kontuzjowany Wardzała, w ekipie ZK Żetu Kronopolu kontuzjowany Andrzej Chuszcza. No ale myślę, że teraz zawodnicy Staszewski ze Stojanowskim, Gołob z Empałą, dostarczą nam dużych emocji. Długo przytrzymał polski arbiter pod taśmą startową. Staszewski znów w sensie lepszy ze startu od Tomasza Goloba. Golob gdzieś tam daleko na trzeciej pozycji, ale już rozpędza swój motocykl w swoim stylu. Tomasz Golob teraz będzie ścigać drugiego ze szwagrów. Wcześniej miał na rozkładzie Piotra Śwista, teraz postara się doścignąć i wyprzedzić Mariusza Staszewskiego. Tomasz Golob ataku na pozycję Mariusza Staszewskiego. Golob po zewnętrznej przechodzi swojego rywala, ale teraz zaatakuje przy krawężniku Staszewskiego. Staszewski wypuści się, wyrzuci gdzieś tam szeroko, a Tomasz Golob na tym swoim GM-ie, zakładam, teraz będzie konstruować kolejne ataki, bo to kolejne okrążenie i jest znowu bliżej Mariusza Staszewskiego. Pojedzie znów bardzo szeroko Tomasz Golob. Gdzie jest Staszewski? Tomasz Golob w stylu bliźniaczym, co Piotra Śwista teraz pokazuje liderowi ZK Żetu Kronopolu, że on jest niekwestionowanym królem tego toru. I to kunszt, to klasa. Przyznajcie Państwo, najlepszy polski żużlowiec jeździ w Tarnowie, nazywa się Tomasz Golob. Mariusz Staszewski, podobnie jak Piotr Świst, był blisko, coraz bliżej. I kiedy wydawało się, że dowiezie 3 punkty, Tomasz po raz kolejny zadał kłam powszechnym opiniom, że atakuje tylko po zewnętrznej, że atakuje tylko po Bydgoszczy. Bo jak nazwać kolejną akcję? Podobnie jak przed rokiem, dwukrotnie pokonywał Śwista, tu znów czekał. Widział, że tam po zewnętrznej jeszcze aż tak szeroko zaatakować nie można. Sprytem, torową inteligencją pokazał się gdzieś tam po prawej stronie, gdzieś tam blisko łokcia Staszewskiemu, przyciął do krawężnika i na pełnym gazie wyprzedził ex-gorzowianina. Historyczny dorobek tarnowskich Jaskółek nie jest jak dotąd nazbyt bogaty. Zespół stawał co prawda na podium drużynowych Mistrzostw Polski, ale tylko 2 razy. Pierwszy raz srebro wywalczone w pamiętnym 1994 roku, kiedy trzon zespołu stanowili Toni Rickardson, Grzegorz i Jacek, Rempałowi Robert Kurzdział i Mirosław Cierniak, oraz rok temu, gdy tarnowski zespół wzmocnili bracia Tomasz i Jacek Golobowi oraz ponownie Szwed Toni Rickardson. Indywidualnie tylko raz udało się tarnowianinowi stanąć na podium. Uczynił to w 1967 roku Zygmunt Pytko. O tyle ważny to medal, że z tego najcenniejszego kruszcu. Dużo bardziej imponujący dorobek mają tarnowianie w kategoriach młodzieżowych, gdzie niejednokrotnie zdobywali laury. No i w tym roku rzeczywiście nie będzie im trudno nawiązywać do tych najlepszych czasów, jeżeli chodzi o wyniki młodzieżowe, bo Kołodziej i Empała to świetni juniorzy, ale też nie zapominajmy, że podobnie jak Suchecki mają ostatni rok ścigania w tym juniorskim gronie. Teraz wyścig ósmy, wyścig półmetka, podrażnione ambicje Szweda Toniego Rickardsona. On w kasku żółtym, wcześniej niemal pokonany dubletem, dopiero na ostatnich metrach wyprzedził Anglika o podobnie brzmiącym nazwisku Richardson. No i jego rywale to Alan Marcinkowski, który zastąpi Zbigniewa Sucheckiego, i Piotr Świst, nominalnie kask czerwony, a partnerem Rickardsona Janusz Kołodziej, który zastępuje teraz Stanisława Burzę. Wyścig ósmy, goście prowadzą różnicą 2 punktów. Niezły start Śwista, znów wolny Rickardson. Kołodziej na drugiej pozycji, a dziś szokująco słaby Szwed Toni Rickardson, teraz za Alanem Marcinkowskim. Pamiętamy, gdy przed rokiem prowadził Marcinkowski przed Rickardsonem, była wielka sensacja, a teraz Szwed na ostatniej pozycji. Świst przed Kołodziejem, Marcinkowskim i Rickardsonem. Rozmawiałem z zielonogórskimi działaczami, z menedżerem. Pieliśmy niemal z zachwytu pod adresem Toniego Rickardsona, ale widać te najlepsze motocykle, te najlepsze starty wciąż za granicą, a niestety w Polsce, niestety dla tarnowskich działaczy, wszedł Toni Rickardson, który gdzieś tam o ból głowy przytarafia, przytacza wszystkich ze światowej czołówki na torze w Zielonej Górze. Jedzie na ostatniej pozycji, a teraz Łączysta, który znów daje się obrać na wystarcie. Tym razem objeżdża go młodziutki Janusz Kołodziej. Czy Marcinkowski dowiezie 1 punkt do mety? Rickardson spróbuje po zewnętrznej.
Sensacja niebywała. Szwed za plecami Marcinkowskiego. Śwista i Kołodzieja, cieszą się kibice. No ale druga strona medalu, że takiej szansy nie wykorzystał Świst. Podobnie jak w Toruniu, dał się ograć teraz Kołodziejowi 3-3 za sprawą Janusza Kołodzieja. Tony Rickardson pokazuje, że jego mit faceta z żelaza, faceta z kosmicznym motocyklem jest zarezerwowany na tory zagraniczne, ale nie dla Polski pracodawcy. Najciekawszy chyba wyścig z uwagi na końcowe rozstrzygnięcie. Wszyscy patrzyli, że to będzie kwestia okrążenia jednego, dwóch, kiedy Rickardson jakimś susem, jeżeli chodzi o ruch swojego motocykla, wyprzedzi młodego Alana. Później pokona Piotra Śwista. Tymczasem Rickardson przyjechał ostatni na tym, który uratował 3 punkty dla Baranowskiej jaskółek, był Janusz Kołodziej. A jeżeli chodzi o Marcinkowskiego, to myślę, że pokonanie bez względu na dyspozycję poszczególnych biegów to niego Rickardsona, pięciokrotnego mistrza świata, to może być element inspirujący na dalszą część sportowej przygody. Płynie czas dla uczestników 9 wyścigu. Sędzia Maciej Spychała stara się dbać o prawidłowy przebieg tych zawodów. Wyścig kolejnej szansy, tak dla Jacka Goloba, tak dla Krzysztofa Stojanowskiego. Stojanowski dwukrotnie na torze, tylko jeden punkt i to z uwagi na taśmę, dotknięcie taśmy przez Stanisława Burzę. Jacek Golob też nie mrawy, też stracił pozycję na dystansie. No i teraz zapewne postarał się wyciągnąć wnioski i jechać już skuteczniej. Nominalnie Grzegorz Rępała, kask żółty i Mariusz Staszewski, który wystartuje najbliżej bandy otaczającej zielonogórski tor. Stamtąd słabo przed chwileczką wystartował Tony Rickardson. Ciekawe, czy to kwestia pola startowego, czy może specyfiki przygotowania toru na te dzisiejsze zawody. Kto najlepszy w tym biegu dziewiątym? Prowadzą goście. Najlepsi niestety właśnie zawodnicy z Tarnowa, przynajmniej na początku. Jacek Golob na czele, Grzegorz Rępała tym razem ostatni, co można uznać za sporego kalibru niespodziankę, jeżeli chodzi o pierwsze dwa udane wyścigi tego zawodnika. Miła niespodzianka dla kibiców. Krzysztof Stojanowski ściga Jacka Golowa, a Mariusz Staszewski jedzie na trzeciej pozycji. Jacek Golob pierwszy, Stojanowski drugi, trzeci Staszewski, trzeci Grzegorz, czwarty Grzegorz Rępała. Stara się wyprzedzić Stojanowskiego Mariusz Staszewski. Teraz przechodzi na drugą pozycję. Ważne, aby nie przeszkadzali sobie teraz nasi żużlowcy. Staszewski zdaje się być szybszy i to on będzie ścigać Jacka Goloba, a Grzegorz Rępała, kiedy przegrał start, nie jest aż zawodnikiem tak skutecznym, jak prezentował się na początku zawodów. Jacek Golob na czele, Staszewski blisko niego. No i spróbuje zapewne jeszcze tu na tym łuku zaatakować Mariusz Staszewski po zewnętrznej Jacka Goloba, ale nie udało się. Kończy się ten wynik, ten wyścig wynikiem 3-3. Jacek Golob pokazał, jak ważny dla tych zawodników, poza oczywiście Tomaszem Golobem, jak istotny jest start, kiedy wyszedł spod taśmy startowej najlepiej, choć przez moment wydawało się blisko niego był Grzegorz Rępała. On pogubił się gdzieś tam w pierwszym łuku, a Jacek Golob już później, jadąc poprawnie, choć nie błyskotliwie, dowiózł 3 punkty do mety. Tasowali się jeszcze żużlowcy z Zielonej Góry na dystansie. Ostatecznie troszeczkę żwawszy, troszeczkę szybszy Mariusz Staszewski zdobył 2 punkty, 1 punkt z jednym punktem bonusowym zdobył Krzysztof Stojanowski. Ten punkt nabiera teraz zupełnie innego blasku niż ten w wyścigu pierwszym zawodnika. No a ostatni tym razem kurs zaczął szkolił wszystkich Grzegorz Rępała. To oznacza 28 punktów drużyny Mariana Wardzały, 26 punktów setka rzutu Konopolu, a już za chwilę mega interesujący pojedynek Tomasza Goloba z Rafałem Okoniewskim. Wyścig 10 zapadnie nam w pamięć zapewne jako pojedynek dwóch zawodników, którzy jeszcze dziś na torze w Zielonej Górze nie zaznali goryczy porażki. Z drugiego pola startowego, co wydaje się być korzystniejsze dla samego zawodnika z uwagi na duże predyspozycje startowe, Rafał Okoniewski, kask czerwony z ZKŻ Konopol. Po jego prawej ręce też niepokonany, ale ten, który te trzypunktowe zdobycze w każdym z wyścigów, w których startował,
zapewniał sobie skuteczną walką na dystansie Tomasz Golow. Partnerami tych dwóch zawodników Marcin Rempała, kask biały, pierwsze pole startowe to partner Tomasza Golowa. Na tego zawodnika jeszcze wszyscy czekamy, a partnerem Rafała Okoniewskiego, ten, który wystartuje z ostatniego, najbardziej zewnętrznego pola startowego, Anglik Lee Richardson. Niezwykle ciekawy pojedynek, może się okazać przełomowy dla dalszych losów dzisiejszego meczu, bez względu na to, która z par zwycięży, a myślę, że zwycięstwo tak jednej, tak drugiej pary nie byłoby w tym wypadku olbrzymią sensacją. Golob był świetny na dystansie, ale nie dysponował znakomitymi startami. Teraz cieszy się publiczność. Czyżby nie zdążył Marcin Empała? Ostatecznie zdążył. Kto najlepiej? Jak zwykle Rafał Okoniewski. Szeroko Lee Richardson. Został Anglik, a Tomasz Golob znów wolny ze startu. Tomasz Golob znów będzie musiał ścigać na dystansie. Ściga Marcina Empałę. Wyścig jest przerwany. Czyżby nierówno taśma startowa? Nierówny start. Gdzieś tam nierówno taśma startowa. Rzeczywiście Rafał Okoniewski z dużą przewagą pomknął. Richardson chyba nie miał tam równych warunków, jeżeli chodzi o start. No a to jest też idea sportu, innej możliwości nie ma. Tutaj myślę, że nie możemy mieć większych pretensji o powtórzenie tego biegu. Sędzia widział, co się dzieje i na pewno musiał mieć takie przesłanki, żeby powtórzyć wyścig. Okoniewski, jak należało się spodziewać, błyskotliwy i znakomity ze startu. Richardson przegrał pierwszy łuk, Rempała jechał drugi. No i chyba zanosiło się na kopię z wcześniejszych startów Tomasza Goloba, kiedy już przedzierał się na drugą pozycję przy Marcinie Rempale, a więc czy startuje na GM-ie, czy na jawie Tomasz Golob, szybki na dystansie, różnie to bywa z tymi startami, szuka jeszcze tych optymalnych ustawień, o czym mówił, no ale teraz zobaczymy, czy w kolejnej odsłonie Okoniewski znów wygra start, czy Golob być może, który gdzieś tam jeszcze powrócił do parkingu, coś zmieni w swoich ustawieniach. Zagrzewają zielonogórscy kibice Okoniewskiego i Richardsona do walki. To oni sprawili największą przyjemność tutaj swoim kibicom, pokonując podwójnie, pokonując dubletem Toniego Richardsona. Czekamy jeszcze na zawodników tarnowskich jaskółek, na ich asa atutowego w tym meczu Tomasza Goloba. Pojawia się już powoli w bramie parkingu Marcin Rempała, jest także żółty kask Tomasz Golob. A więc wkrótce już zawodnicy pojawią się pod taśmą startową, choć nas wszystkich tutaj wystawiają na dużą próbę Marcin Empała po raz kolejny i też swoich kibiców, swoich działaczy, bo około 30 sekund pozostało do startu. No ale myślę, że doskonale znają się zawodnicy na swoim fachu, spojrzeli gdzieś tam kątem oka, ile pozostało tego czasu na zegar, gdzieś tam w pobliżu światła sygnalizującego nam, że ten czas upływa, że ten czas jest cenny i ten czas, który pozostał do końca zawodów, jest coraz mniej liczny. 26-28, wyścig 10. Jego powtórka przytrzymał znów arbiter długo. Lepszy tym razem start Goloba, ale dużo słabszy start Marcina Rempały. Richardson z Okoniewskim na czele. No i zobaczymy to, co nie udało się Richardsonowi. Czy uda się Tomaszowi Golobowi? Ten szeroko, ten szaleje gdzieś tam po zewnętrznej. Tomasz Golob ściga Rafała Okoniewskiego, ściga Anglika Lee Richardsona. 5-1 dla ZKŻ tu Kronopolu, a więc wciąż w dalszym ciągu start. Przede wszystkim, choć Golob teraz gdzieś tam po orbicie, gdzieś tam po zewnętrznej, ale nie nosi dziś duża i zaskakują wszystkich zawodnicy z Zielonej Góry. Lee Richardson, ten, który cieszy się mniejszym uznaniem od Nickiego Pedersena, pokazuje, że siła w zespole, teraz cieszą się kibice, zdefektował motocykl Golobowi, no i ZKŻ Kronopol wygra ten wyścig 5-1. Ale Lee Richardson pokazuje, że nie tylko prężenie muskułów, że nie tylko ostra jazda, że nie tylko indywidualne zdobycze punktowe, że tylko zespół się liczy. Lee Richardson przed Rafałem Okoniewskim oznacza to wygrane ZKŻ Kronopolu, nawet w sytuacji, kiedy zawodnik zagraniczny nie jest numerem jeden. On współpracuje, on widzi na torze kolegów, on wiedział, jak postąpić, aby dowieźć 5 punktów do mety. Anglik autorem sukcesu, 2 oczka z 1 punktem bonusowym Rafała Okoniewskiego, 1 punkt Marcina Rempały. Tomasz Golob uznał, że jego motocykl nie daje tutaj podstaw
do skutecznego ścigania. W konsekwencji Zypka Rzepko-Nopol powraca na prowadzenie 21 punktów drużyny Szymkowiaka, po tym biegu 19 drużyny, której trenerem jest Marian Warzała, ale 31 oczywiście do 29, ale te dwa punkty przewagi to jest to, co interesuje nas teraz najbardziej, a jeszcze do końca zawodu 5 wyścigów i kawał, myślę, dobrego ścigania. Możemy zaczynać. Tak, tak, już ma. Pod taśmą startową dwaj zawodnicy ZK Żytu Kronopol. Odjechał jeszcze zaczerpnąć powietrze Alan Marcinkowski. Podjeżdża pod taśmę startową w kasku białym Jacek Golob. Najdłużej czekaliśmy na Grzegorza Rempałę. Ostatecznie cała czwórka w komplecie. Marcinkowski oczywiście po raz drugi w tych zawodach zastąpi Sucheckiego, a jego partnerem w tym wyścigu Mariusz Staszewski. A więc Marcinkowski, Jacek Golob, Mariusz Staszewski i Grzegorz Rempała to obsada uczestników 11 wyścigu. Dwupunktowe prowadzenie ZK Żytu. Jak będzie teraz? Jacek Golob szybszy od Alana Marcinkowskiego. Staszewski szybszy po zewnętrznej, a Grzegorz Rempała gdzieś tam starający się wyprzedzić Alana Marcinkowskiego, ale ten walczy ambitnie. Ten walczy skutecznie i udało mu się wyprzedzić, udało mu się ograć w tym pierwszym łuku Grzegorza Rempałę. A Jacek Golob pokazuje, że kiedy wygrywa starty, jest mu znacznie łatwiej o wysokie zdobycze punktowe. Staszewski stara się ścigać Jacka Goloba. Staszewski po zewnętrznej, ale zajeżdża mu drogę Jacek Golopa dość chaotycznie. Jedzie Marcinkowski. Teraz jednak emocjonujemy tym, co dzieje się na pierwszej pozycji. Błąd Jacka Goloba. Zajedzie mu drogę Staszewski, choć nie. Zostawił miejsce w dżentelmeński sposób. I to Jacek Golob będzie prowadził. Alan Marcinkowski jedzie dość niespokojnie, dość chaotycznie. I to wszystko powoduje, że trzęsą się kibice o to, czy dowiezie ten jeden cenny punkt w walce z Grzegorzem Rempałą. To już ostatni łuk, ostatnie mety 11 wyścigu. Jacek Golob lepszy od Staszewskiego, ale Marcinkowski lepszy od Grzegorza Rempały. To oznacza 3-3 i dwupunktowe wciąż prowadzenie ZK Żytu Kronopol. Choć mijanek na dystansie aż tak wiele nie było. Były biegi, kiedy było ich więcej, choć podkreślmy dżentelmeńską podstawę Mariusza Staszewskiego. Zostawił miejsce przy bandzie Jackowi Golobowi. Ten w efekcie wygrał swój drugi wyścig w tych zawodach po pierwszym nieudanym i zapewnił remis swojej drużynie, bo goście mają po tym biegu 32 punkty, gospodarze 34, a myślę, że z niezłej strony zaprezentował się Alan Marcinkowski. On dowiózł jeden punkt, który dał remis Zielonogórzanom, oczywiście w sumie z dwoma punktami Mariusza Staszewskiego. Fantastyczna promocja kapitalnego sportu żużlowego. Marcin Rempała w kasku białym. Być najlepszym obecnie żużlowcem świata, największym żużlowcem świata, to ogromny zaszczyt, ogromny splendor, ale też ogromny ciężar, jeżeli chodzi o mecze swoich zespołów, tak w lidze brytyjskiej, tak w lidze szwedzkiej, szczególnie w lidze polskiej, gdzie tutaj zainteresowanie jest najwyższe, gdzie tutaj towarzyszy najwyższa presja kibiców. Myślę o Tonim Rickardsonie, bo jeżeli tarnowskie jaskółki dziś miałyby nie wygrać tego meczu, na czym oczywiście bardzo im zależy, aby mieć jak najlepszą lokatę przed playoffami, to na pewno najwięcej uwag kierowano by właśnie pod adresem Szweda. Dał się ograć 1-5 Richardsonowi i Okoniewskiemu. Później był ostatni, przyjeżdżając za plecami juniora Alana Marcinkowskiego. Na pewno Toni zrobi wszystko, aby teraz wespół z Marcinem Rempałą podreperować ten dorobek punktowy drużyny Mariana Warzały. Ale para Zielonogórzan, Okoniewski i Richardson, najmocniejsza podczas meczu z Unią Leszno, najmocniejsza teraz podczas meczu z Tarnowską Unią. Richardson z trzeciego pola, teraz uprzywilejowany w stosunku do Koniewskiego. Zobaczymy, jak zaprezentuje się ze startu Richardson. No i nie zapominajmy też o młodziutkim Marcinie Rempale. Wyścig 12. Okoniewski czy Richardson? Jednak to nie Richardson, wypchnął gdzieś tam Rafała Okoniewskiego, pokazał element jazdy z Grand Prix. No i Okoń gdzieś tam wyrzucony pod bandę jedzie po prostu z
z zarzuconymi goglami z tyłu. Richardson przed Marcinem Rempałą, Richardsonem i Okoniewskim. W chwili, kiedy zagrała adrenalina na najwyższym poziomie, kiedy te motocykle pracowały na najwyższych obrotach, Richardson przyzwyczajony do tego typu sytuacji, kiedy co tydzień, co dwa walczy o kolejny tytuł, o największy splendor w światowym żużlu, wie, że albo ja, albo rywal. Przekonał się o tym boleśnie Okoniewski, który teraz nie może nawiązać wyrównanej walki z rywalami. Richardson poza zasięgiem, a jedynym, który jest w stanie jeszcze spróbować przynajmniej doścignąć młodziutkiego Marcina Empałę, jest Anglik Richardson. No i tak to bywa w żużlu. Szaleli kibice zielonogórscy z radości. Teraz muszą przełknąć gorycz porażki, gorycz pierwszego łuku. Gwiżdżą na to niego Richardsona. Taka jest łaska kibica, że kiedy wygrywają nasi, kochamy się wszyscy, a kiedy przegrywamy, szukamy winy w rywalu. Inna sprawa, że Staszewski zostawił miejsce przy bandzie Jackowi Golobowi, no ale żużlowcy gdzieś tam przecież pracują głównie przy swoich motocyklach w parkingu. To nie jest koszykówka, to nie jest piłka ręczna. Każdy gdzieś tam zajęty przede wszystkim własnym sprzętem, być może tylko kątem oka zerkający, co dzieje się na torze, no ale Toni pokazał najwyższą klasę światową, no ale też pojechał gdzieś tam na pograniczu zasad fair play. No ale tak się jeździ, drodzy Państwo, w Grand Prix. No i teraz zielonogórzanom przychodzi przełknąć gorycz porażki, bo kiedy dodamy 5 punktów w drużynie Mariana Bardzały, goście mają tych punktów 37, a ZKZ, który przegrał tym razem dubletem, ta eksportowa para, ma punktów 35. Czy wydźwigli do końca emocje znakomite, godne meczu 12 kolejki, godne meczu z aktualnymi drużynowymi mistrzami Polski, jak na razie outsider tabeli, ostatnia drużyna w ligowych zmaganiach, dzielnie spisuje się w rywalizacji z drugim zespołem aktualnych rozgrywek. Tomasz Golob i Janusz Kołodziej już gotowi pod taśmą startową. Ten drugi zastąpi oczywiście po raz drugi w tych zawodach Stanisława Burzę. Jest pod taśmą startową Piotr Świst i wyjeżdża na tor. Dobrze Państwo poznajecie, Alan Marcinkowski w miejsce Krzysztofa Stojanowskiego. To koncepcja Jarosława Szymkowiaka na wygranie tego meczu. Marcinkowski dość bojowo zaprezentował się w poprzednim wyścigu, Stojanowski pozostał w parkingu, młodzież wygrywa biegi drużynie tarnowskiej. Mówię o Rempale, mówię o Kołodzieju, czas, żeby zawodnicy juniorzy, którzy nie ukończyli 21 roku życia w barwach ZKŻ Kronopol, odgrywali też poważniejszą rolę w zespole. Tomasz Golob, zobaczymy, czy podobnie jak Toni Richardson zrezygnował z jednego motocykla na rzecz drugiego, czy być może szukał jeszcze poprawek i optymalnych ustawień w tym, który zawiódł go w poprzednim wyścigu. Wyścig 13, dla kogo szczęśliwy, dla kogo pechowy. Alan Marcinkowski i Piotr Świst na czele, ale szarża, ale Tomasz Golob teraz wyjdzie pierwszy z tego łuku. Błąd Śwista, fatalnie pojechał nierozważnie, zbyt szeroko, no i teraz gdzieś tam jedzie na trzeciej pozycji, choć przedziera się na pozycji Alana Marcinkowskiego. Miał nosa Szymkowiak, stawiając na juniora, ale niestety dziś Piotr Świst niestety nie dotrzymuje obietnicy, którą dał nam przed kamerami w kablówki w Toruniu, że on dziś będzie najlepszy. Dziś najlepszy nie jest, dziś nie wygrał wyścigu, podobnie jak zresztą Mariusz Staszewski. Musi uważać Świst, aby dowieść ten jeden punkcik. Marcinkowski na drugiej pozycji za Golobem, a Piotra Śwista będzie ścigać, będzie ganiać przeambitny, przewojowniczo nastawiony Janusz Kołodziej. Tomasz Golob z olbrzymią przewagą we właściwym dla siebie stylu, Alan Marcinkowski drugi, a Janusz Kołodziej stara się ścigać Piotra Śwista. No i coraz bliżej jeden z młodych zawodników tarnowskich jaskółek, Piotra Śwista, zaatakuje szeroko. Janusz Kołodziej czy Piotr Świst? Nożyce w wykonaniu Kołodzieja, będzie ostatni, ale to nie zmienia faktu, że wygrał Golob, a to tarnowianie prowadzili przed tym biegiem. No ale kiedy zobaczycie Państwo powtórkę, przyznacie, że ta akcja była w iście imponującym stylu. Alan Marcinkowski teraz na ustach całej Zielonej Góry. Alan Marcinkowski zdobył 5 punktów w 4 startach plus 2 punkty bonusowe, a więc nie potrzeba nam drogich zakupów z zewnątrz, nie potrzeba nam inwestowania kilku
set tysięcy złotych rówieśników Alana Marcinkowskiego, bo jeżeli będzie atmosfera w parkingu, kiedy będzie dogadywać się z mechanikami, kiedy co tydzień nie będziemy musieli czytać artykułów w gazetach na temat niesnasek i wzajemnych animozji, hipertensji i o młodych zawodników i mechaników i działaczy klubowych i nie tylko, no to na pewno taka atmosfera, gdzie zgoda, tam zwycięstwo, mawiali starożytni Rzymianie, i coś tym jest. Alan Marcinkowski wygrał rywalizację ze Słowaczykiem. Dodajmy, że Marcinkowski ma jeszcze 2 lata ścigania, a Nowaczyk i Tuchecki niestety to jest ostatni rok w gronie juniorów. Dobry występ Marcinkowskiego, liczymy na kolejne takie udane występy, choćby za 2 tygodnie w Gdańsku. Doskonale wiecie Państwo, że nierzadko jest tak, że losy 2, w tym wypadku 3 ligowych punktów, bo myślę też o punkcie bonusowym, który bezwzględnie pojedzie już do Tarnowa, by przypomnijmy, że w pierwszej rundzie ekipa tarnowska wygrała z ZKŻ-tem Kronopolem na własnym torze 61-29, a więc ten jeden punkt już dziś zainkasowała, przekraczając granicę 30 punktów. Teraz tych punktów ma 40, a ZKŻ 38, ale kontynuując wątek, często w wyścigach wcześniejszych, nie ostatnim, nie 15, nie biegu najlepszych, decydują się losy zwycięstwa w meczu. Tak bezwzględnie może być dziś, bo obsada niezwykle ciekawa tego 14 wyścigu. Od krawężnika Jacek Golob, kask żółty, 6 punktów w 3 startach, 2 indywidualne zwycięstwa, 6 punktów z jednym punktem bonusowym, tyle że w 4 startach. Piotr Świst, który ma nam tutaj coś do udowodnienia, i dalej Janusz Kołodziej, 5 punktów plus 1 bonusowy w 4 startach, kask biały, a na 4 polu startowym Anglik Richardson w kasku niebieskim też zdobył w 4 startach 6 punktów, a więc 3 zawodników, którzy zgromadzili po 6 punktów, Kołodziej 5, ale to już teraz nie ma znaczenia. Ważne, kto przypieczętuje dobry wynik dla swojego zespołu. Czerwony czy żółty może kask? Jacek Golob znów najlepszy ze startu. Znów wolny na starcie Piotr Świst. Spróbuje Anglik Richardsona. Niestety Świst znowu bronić będzie tylko trzeciej lokat. Jacek Golob na czele. Richardson drugi. Świst niestety wolny. Świst niestety trzeci. No i tworzą nam się na torze pary. Richardson będzie atakować Jacka Goloba, co właśnie czyni. Richardson czy Jacek Golob? Zajedzie mu drogę Jacek Golob. Richardson spróbuje przy krawężniku, ale szarża Anglika. Spróbuje Golob zejść do krawężnika, a to będzie oznaczać 4-2 dla ZKŻ-u. Choć zawala kompletnie teraz Piotr Świst, wyprzedzony przez Janusza Kołodzieja. Słaby mecz w Tarnowie, słabiutki dziś w Zielonej Górze. Przez moment dosłownie cieszyli się kibice. Richardson wyprzedził Jacka Goloba, ale niestety teraz junior Unii Tarnów pokazuje Świstowi, który znów zawala w najważniejszych momentach. Niestety Piotr Świst ostatni na mecie decydującego 14 biegu, i choć wyciężył Anglik Richardson, którego nagrodziliśmy teraz brawami, to nie sposób tutaj nie potwierdzić tej hipotezy, że kiedy liczymy najbardziej na punkty pana Piotra we Wrocławiu, liczymy w Tarnowie czy w meczach u siebie, on po prostu zawodzi. Zdobywa dużo punktów w meczach o nic, o małą stawkę w meczach, kiedy drużynie nie idzie, przegrywa różnicą 20-30 punktów. Wówczas zdobycze punktowe pana Piotra są okazałe. Natomiast w sytuacjach, kiedy mecz jest nasz, kiedy można wygrać, kiedy od niego właśnie należy oczekiwać dużej ilości punktów, niestety dosłownie bardzo rzadko na palcach jednej ręki można by zliczyć w ciągu 2-3 ostatnich lat takie mecze, kiedy mecze na styk zaliczył do udanych. Gdyby Rafał Okoniewski i Mariusz Staszewski, para ZKŻ-u, na 15 wyścig pokonali parę Toni Richardson, Tomasz Golob, co by się tutaj działo? Feta niczym po zdobyciu drużynowego mistrza Polski, no ale bądźmy realistami, Richardson i Golob piewają wpadki, i to coraz częściej, ale nie w jednym wyścigu. Choć z drugiej strony czemu nie?
Na tym polega sport, aby wytyczać sobie najwyższe cele. No ale zobaczymy. Teraz znakomici zawodnicy pod taśmą startową. Tony Richardson, słynący z dynamicznych startów. Teraz słuszna decyzja kierownictwa drużyny tarnowskiej, aby jechał z bardziej wewnętrznego pola, a zielonogórzanie uznali, że Okoniewski jest tak szybki ze startu, że może wygrać nawet z Richardsonem start z trzeciego toru i dali ten większy handicap w postaci najbardziej wewnętrznego Mariuszowi Staszewskiemu. Tarnowianie zaś uznali, że Golob jest tak ambitnym i tak umiejętnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o szarże na dystansie, i poradzi sobie nawet z czwartego pola startowego. No ale to wszystko spekulacje, to wszystko jakieś tutaj definicje i przewidywania. No ale kiedy taśma pójdzie w górę, kiedy te motocykle będą na pełnych obrotach, czy dochodzić do pełnych obrotów, to wszystko weźmie w łeb, to wszystko nie będzie mieć znaczenia. Kibice do ostatnich chwil ze swoim zespołem. Zielona Góra, Zielona Góra. Drużynowi mistrzowie Polski prowadzą dwoma punktami w Zielonej Górze przed ostatnim biegiem, biegiem najlepszych. Niestety po zawodach Rafał Okoniewski dotknął taśmy. ZKŻ Konopol przegrał mecz. Brawa od zielonogórskiej widowni, ale to nie zmienia faktu, że bezpowrotnie zielonogórzanie w praktyce. Nie znamy jeszcze oczywiście rezultatu. W tej chwili Państwo znacie rezultat meczu z Gdańska pomiędzy Lotosem i Atlasem. Gdzieś tam nie mówiono o tym głośno. Jeszcze wszyscy łudzili się, że być może do tej konfrontacji z Lotosem, do tej konfrontacji decydującej o to, która z drużyn spadnie z hukiem z Ekstraligi, która bić się będzie w barażach. Warto byłoby przystąpić z siódmej pozycji. Myślę, że to już bez udziału ZKŻ Konopolu, choć oczywiście za dwa tygodnie mecz w Gdańsku, jest szansa tam zainkasować choćby trzy punkty, no ale Państwo jesteście ode mnie w tej lepszej sytuacji, że znacie już w tej chwili rezultat meczu z Gdańska. Zbilansowany atak, jeżeli chodzi o drużynę ZKŻ Konopolu, jeżeli można użyć nazewnictwa z gier zespołowych, no ale to nie zmienia faktu, że żaden z naszych liderów ma na to szansę. Mariusz Staszewski nie zdobył dziś powyżej 10 punktów. Najlepszy z tych zawodników poza Staszewskim, których nie ujrzymy już na torze, Lee Richardson z 9 punktami, 8 punktów z 1 punktem bonusowym Rafała Okoniewskiego. Podobnie jak w Toruniu, fenomenalny początek zawodów, 2 ostatnie biegi nieudane, 6 punktów z 1 punktem bonusowym i znów słabiutki występ Piotra Śwista, 5 punktów plus 3 punkty bonusowe i myślę postawa zaskoczeniem in plus Alana Marcinkowskiego, 3 punkty Sucheckiego udane, tylko jeden wyścig. Niestety Krzysztof Stojanowski, który wygrał rywalizację z Nowaczykiem o miejsce w składzie, pokazuje, że dziś znów nie wykorzystał, tym bardziej na własnym torze, swojej szansy. 41-43. Uznałem oczywiście, że już jest po zawodach, bo jest rzeczywiście po zawodach. Tarnowianie inkasują dziś w Zielonej Górze 3 punkty, a więc plan maksimum, bo wygrają mecz. Ponadto oczywiście zainkasowali już punkt bonusowy. No ale dla Mariusza Staszewskiego, dla chłopaka rodem z Gorzowa, to też doskonała okazja, aby pokazać swój żużlowy kunszt i postarać się tutaj pokonać Toniego Richardsona i Tomasza Goloba. Zobaczymy, jak będzie wyglądała też współpraca na torze tych dwóch znakomitych zawodników. Staszewski najlepszy ze startu, choć Golob wyjdzie szeroko. Golob jest pierwszy, Richardson trzeci. Richardson już odjeżdża gdzieś tam po zewnętrznej, starając się wyprzedzić Mariusza Staszewskiego. Tomasz Golob na czele, Richardson śladami Tomasza wyprzedza teraz Mariusza Staszewskiego. Jeżeli tak zawodnicy dojechaliby do mety, ZKŻ Konopol przegrywa ten mecz 42-48. Tomasz Golob już gdzieś wyciągnął z parkingu ten swój najlepszy na te zawody dziś motocykl, jedzie we swoim właściwym stylu. Nie wiem, czy to Jawa, czy to GM. To myślę nie ma już większego znaczenia, bo choć nasi tutaj ujmy podobnie jak w Toruniu nie przynieśli, nasi powalczyli, nie ukrywajmy, z lepszym zespołem, to nie ma co ukrywać, że ten mecz, podobnie jak kilka innych na tym torze, przy lepszej postawie wszystkich zawodników byłby ewentualnie do wygrania i ZKŻ Konopol nie musiałby być, tak jak w tej chwili, w dalszym ciągu na ostatniej pozycji w ligowej tabeli. 1-5, takim rezultatem kończy się ostatni wyścig dzisiejszych zawodów, 3 punkty i w sumie komplet, gdyby nie liczyć tego defektu Tomasza Goloba, 2 punkty z jednym oczkiem bonusowym Toniego Richardsona, 1 punkt Mariusza Staszewskiego, 9 punktów zawodnika, podobnie jak Lee Richardsona, najlepszy w ekipie, no ale to nie zmienia faktu, że żaden zawodnik z Zielonej Góry nie przekroczył magicznej bariery
10 punktów. Tomasz Golow najlepszy na torze, nawet z defektem zgromadził dziś 12 punktów, 10 punktów z jednym oczkiem bonusowym. To nie Rikard Sona i dwaj, myślę, mimo wszystko, mimo że Golow nie ma sukcesu mistrza świata i prawdopodobnie mieć go nie będzie, to jeden obok Rikard Sona z największych sportowców żużlowej dekady, jeżeli chodzi o tory żużlowe. Oni teraz dziękują. Rikard Son z Golobem, pomimo wpadek w niektórych wyścigach, wygrali ten mecz wspólnie ze swoimi kolegami, wspomogli ich dzielnie juniorzy Marcin Rępała i Jakub Kowodziej, Jacek Golow i Grzegorz Rępała, który był skuteczny na początku zawodów. W 12 kolejce polskiej Ekstraligi na torze w Zielonej Górze outsider rozgrywek, gorszy od aktualnego wicelidera tabeli, wciąż podkreślam, drużynowego mistrza Polski. Tarnowianie wygrali dziś w Zielonej Górze 48-42. Grzegorz Rępała, gratuluję zwycięstwa. Świetny początek zawodu w twoim wykonaniu. Najpierw 3, później 2. Później coś się zacięło? Brak koncentracji czy pogubiłeś się z przełożeniami? Troszeczkę ja mam, że jadę na początku zawodu, a później pod koniec zawodu. I tor się zmienia i po prostu się nie spasowałem już później, bo startowałem bodajże z 3. i 4. toru i tam ciężko było wyjechać ze startu. A to wiadomo, że decydowało o wygranym biegu. Ze swojej strony jestem zadowolony, cieszę się, że wygraliśmy ten mecz, oby tak dalej. Dzisiaj z Zielonej Góry wywozicie, jak na mistrza Polski aktualnego, wciąż przystało 3 punkty. Stąd z Zielonej Góry droga otwarta, wydaje się, do kolejnego tytułu, do obrony mistrzowskiej korony. Wydaje się, że droga otwarta. Wiadomo, tytuł jest ciężej obronić niż zdobyć, ale dążymy do celu i miejmy nadzieję, że zdobędziemy drugi raz ten mistrza Polski. Powtórzyliśmy, można powiedzieć, model z Torunia. Pierwszy wyścig bardzo dobry, później już troszeczkę pod górkę. No, pierwszy bieg był bardzo dobry, byłem zadowolony. Ogólnie ostatnio jestem zadowolony ze sprzętu, bo na treningu było dobrze i dzisiaj pierwszy bieg też. No później coś, nie wiem, jakiś taki troszeczkę może malutki pech się wkradł, bo jeden silnik zadzwonił mi, nie wiem dlaczego, to jest dobry silnik zrobiony, a zmieniłem na drugi motocykl, a w drugim znowu łańcuch jakiś był felerny, założony na trening, przejeżdżony, a zrobił się tak długi, że prawie że mi wisiał jak jechałem. Nie wiem, no tak jakieś te dwa moje następne biegi, jakoś taki trochę pech chyba mi się wydaje. Jakie wnioski po tym meczu, jak przygotować się do meczu w Gdańsku? Tam pewnie będzie twardo, tego przynajmniej w powszechnej opinii należy się spodziewać. Nie wiem, przygotujemy się tak samo jak na dzisiejszy mecz, widać, że cała drużyna pojechała bardzo dobrze. Chyba trochę moich punktów zabrakło, tak by było jeszcze lepiej. No, ja przygotuję się tak samo jak na dzisiaj, aby nie było takich tych pechowych wpadek. Zobaczę, co się z silnikiem stało jednym, a kupię może nowe łańcuszki gdzie indziej, bo dzisiaj miałem z nimi pecha. Dobry mecz, chciałoby się pogratulować. Zbilansowany atak każdy z was punktował w okolicach 10 punktów, choć żadnemu z chłopaków nie udało się przekroczyć tej magicznej dziesiątki. No i w efekcie trochę minimalnie jak zwykle gdzieś tam na poszczególnych pozycjach tych punkcików zabrakło. No dosłownie. Myślę, że każdy z nas powinien te oczko, może dwa dorzucić i to w moim przypadku na przykład widać było, że było blisko w każdym biegu, żeby to oczko dwa więcej zrobić. No ale wyszło jak wyszło i na koniec myślę, że 4 tych punktujących, żeby po oczku dorzuciło i wynik byłby na naszą korzyść. Jeżeli nasi informatorzy mówią prawdę, to Lotos zdecydowanie prowadził przed biegami nominowanymi z Atlasem. Jak zapatrujesz się na tamten wynik? Chyba nasze plany są sprecyzowane. Rywal już w tej chwili jest jeden, bez względu na to, ile meczów wygramy do końca. Lotos Gdańsk. No dosłownie. Tak czy inaczej myślę, że większej roli na koniec to nie będzie grało, bo będzie dwumecz i raz u nich, raz u nas i to będzie decydowało. No nie wiem, myślę, że widać, że jest z meczu na mecz coraz lepiej i oby forma rosła i na ten koniec sezonu, żebyśmy, może trochę głupio, że na koniec sezonu, ale obyśmy na ten koniec złapali szczyt formy i żeby to zagrało. Naszym rozmówcą był Mariusz Staszewski, który jak widzę cieszy się największą pieczą kibiców. To kobiety ostatnio, to mężczyźni. Wszyscy lubią Mariusza Staszewskiego, więc nie przeszkadza. Panie Piotrze, Gdańsk wygrał z Atlasem, także i tak jechaliście o pietruchę. I tak z Lotosem wszystko się zadecyduje. I to już wiadomo dawno, prawda? Nie jedziemy praktycznie tylko i on się dla siebie. No. Przeciwnik nie lada trudny, jak było widać. Ciężko się jechał, naprawdę ciężko się jechał.
Ostatnio obiecał mi pan przed kamerą, że będzie najlepszy. Troszeczkę brakowało. Trzymam za słowo, że w następnym meczu w Gdańsku. Zawsze się mówi, zawsze człowiek chce jak najlepiej. No cóż, no co, mijali mnie na trasie, to miałem gość za pałączki łapać, że uciekaj do tyłu, nie mijaj. Może jest to jakiś sposób? No nie, no po prostu no, byli szybsi. To nie będę zajeżdżał, cudował. No trudno, ciężko się jechało naprawdę. Na tyle przeciwnik pozwolił, na tyle pojechałem. Przed meczem w Gdańsku drobne korekty, czy jakieś poważniejsze zmiany w warsztacie? Dokup, zakup, zmiana? Jaki dokup? Sprzęty jest dużo, także będziemy wszystko robić, żeby w Gdańsku było dobrze. Jacek Golob, gratuluję sukcesu. Panie Jacku, czy wystarczyły drobne korekty, czy zmiana motocykla, żeby tak dobrze prezentować się w drugiej części zawodów po tym pierwszym nieudanym wyścigu? No bo wystarczyły akurat korekty. To na początku zdawał się być bardziej przyczepny, jak był. Korekty przełożeń, no i to pomogło, żeby wygrać dwa kolejne biegi, a drugi po walce przegrać z Lee Richardsonem, który jest u siebie na torze i doskonale jeździ. Wygrany kolejny mecz, zadanie wciąż aktualnego drużynowego mistrza Polski wykonane. Życie żużlowca nie jest jednak łatwe, stąd startuje pan do Szwecji, a więc ludzie w drodze. Znaczy tak, no od poniedziałku do środy jestem w Szwecji do środy wieczora, w czwartek mała przerwa, w piątek do Tarnowa znowu, także właściwie cały czas do Tarnowa na trening, a potem znowu mecz, chyba że mecz na wyjeździe jest, także w międzyczasie brat jeszcze Grand Prix, także no raczej jesteśmy zajęci. Pozostaje raz jeszcze pogratulować i nie zatrzymywać w drodze na prom. Dziękuję bardzo. Niespodzianki nie było. W meczu 12 kolejki Ekstraligi Żużlowej aktualni drużynowi mistrzowie Polski, aktualny wicelider tabeli, drużyna tarnowskich Jaskółek, pokonała ZK Konopol w Zielonej Górze 48-42. Łukasz Kotalla, dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas w imieniu całej ekipy, która dziś przygotowała dla Państwa te relacje. Do zobaczenia i do usłyszenia za dwa tygodnie z Gdańska.